Cześć, siemanko, z tej strony Oliw. Jeżeli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, to wybiorę jedną osobę i jednej osobie dam 500 zł. 500 zł, czyli oczywiście 2000 gemów. Po prostu mu doładuję Google Play kartę. Więc wejdź i zostaw łapkę w następnym odcinku, powiem, kto to wygrał, więc zachęcam, zostawię łapkę jak najszybciej, bo będę brał jak najszybciej te osoby. Więc teraz jeżdżaj, zostawię łapkę, a dzisiaj challenge. Challenge, który jest niesamowity, ponieważ jak widzicie, nie otwierałem jeszcze dzisiaj sklepu, bo jest ósma, ja nie grałem w Brawla, nie otwierałem sklepu i mamy 11 tysięcy. Zrobimy dzisiaj największy opening, jaki istnieje, to jest raz, a dwa, kupię dzisiaj wszystko, co jest w sklepie. Wszystko co do jednej rzeczy, więc jeżeli jest coś, czego nie mamy, to ja to kupuję, rozumiecie? Skiny każde i wszystko, także nie wiem, co jeszcze jest w tym sklepie, możecie pisać w komentarzach, najlepiej zatrzymajcie, napiszcie, bo, no, powiem wam szczerze, to jest grubo. Gruby portfel będzie tutaj jechany i każdego widza, który jest kozakiem i wiem, że mnie lubicie, to zostawcie łapkę, też bym prosił. Dobra, słuchajcie, otwieramy sklep, a się boję, aż się cały trzęsę. Dobra, otwieramy sklep i na samym początku mamy tak. Mamy za darmo przebranie, także odbieramy od razu. Także okej, okay, mamy czerwony smok, lubię za darmo rzeczy. Kurde, mamy boostery za darmo i mamy pakiecik, ale powiedziałem, że kupuję wszystko w sklepie, no ale za gemy oczywiście, więc kupujemy Gina. Gin jest na specjalnej ofercie, no zapraszam cię Gin do mojej kolekcji. Co mi się tu wyświetliło? Patrzcie, co mi się wyświetliło. Oni słyszą, że ja chcę kupować przedmioty. Super cel, co ty robisz? Muszę to kupić, no jak mi się, czy na pewno chcesz kupić? No chcę kupić, no. No co oni zrobili? Czemu mi takie coś robi? Dobra, od razu z bomby kupujemy gemy. W ogóle jak będzie to dużo łapek, to mogę wejść na konto jednego z widzów i na współdzieleniu ekranu na przykład i wam też kupić, także no też tak możemy zrobić. Dobra, tutaj za darmo, to oczywiście kupujemy wszystko to wszystko, więc każde punkty mocy akurat nie wywaliło za dużo, więc dużo golda nie stracimy. Dobra, i oczywiście pierwszy megaboksik dzisiaj, no a standardowo megaboksiki też rozdaję w komentarzu, wystarczy, że napiszesz dlaczego chcesz megaboksa. A tutaj piątka szybka. Nie chciałem tego przedłużać, więc Shelly, Rico, Colt, Jackie, Max. I dla osób, które lubią u mnie Minecrafta oglądać, Minecraft też będzie niedługo, pracuję nad mega odcinkiem. Także niedługo uzbrójcie się w cierpliwość. Dlatego dzisiaj muszę mieć taki luźniejszy odcinek z Brawla. Ja lubię Brawla nagrywać i jeżeli jest tu dużo wariatowych Brawlstarsowiczów, to napiszcie w komentarzu. Pierwsza rzecz, nie chcę dalej scrollować, to jest piłka Daryl, no zapraszam cię, piłkarski Daryl do mojej kolekcji. Maskotka Daryl, bardzo fajnie, możecie napisać, który skin na przykład dzisiaj, który kupię, będzie się wam najbardziej podobał. Nie chcę scrollować dalej, bo ja nie chcę widzieć, co tam jest. PSG Shelly, średnio mi się podoba ten skin, szczególnie, że Shelly już wbiłem na 500 pucharków. Okej, okej, specjalny model zamiarza, specjalny efekt, to fajny, ten akurat, ten Rico jest fajny. Moim zdaniem na razie ten pierwszy skin, czyli ten piłka Daryl był spoko, o nie, Horus Bo, kupujemy od razu Horusa Bo, ile w tym odcinku będziemy mieć postaci? Dobra, Horus Bo, już to konto będzie, aha, już wkrótce, czyli tu się skończyło, za gwiezdną moc, no to mogę oczywiście go kupić. Więc kupujemy. Dobra, jesteśmy. Tego kolesia nie kupię, no bo nie mam jak. Oczywiście podwajać żetonów też nie muszę kupić. Chociaż dobra, żeby było. Raz kupię, ale tylko raz, bo jak widzicie, on nie znika ze sklepu. Dobra, no i co? Mała skrzynka, z której nie będzie nic, dokładnie. Nigdy nie ma nic z mojej skrzynki. I mega box. I to będzie ostatnia rzecz, którą muszę... Aha, muszę jeszcze to kupić. No dobra. Patrzcie, jaki spam monet, patrzcie, jaki spam monet. Jak powiedziałem, że wszystko to wszystko, czyli został nam ostatni megabox do kupienia. I megaboksik kupiony został, także 200. I co ja powiedziałem? Powiedziałem, że dzisiaj będzie duży opening. Będzie dzisiaj duży opening, także zapraszam was, rozsiądźcie się wygodnie. Wydajemy dzisiaj praktycznie 10 tysięcy gemów, więc zostawiam sobie 2000, bo chcę sobie zostawić na odcinek z mamą Sandry, więc lecimy. Na speedzie będziemy otwierać. Mamy szóstkę, więc ja nie będę dzisiaj ten długo przedłużał, bo mamy dużo klikania. Pierwsza postać, Bibi, do mnie, to jest druga postać dzisiaj, bo mieliśmy już Gina, także BB Jean, dobra. Lecimy dalej, szybki megaboksik. A, szybka piąta, to szybki skip, szybki. Kto robi wam takie odcinki na YouTubie? Chyba nikt. O, kolejna piątka, szybki skip, nie chcemy na to patrzeć. Kolejna piątka, szybki skip, nie chcemy na to patrzeć. To, Jezu, dobra, to może skończmy to. Ale fajnie jakby mi dropło coś innego niż te piątki, nie? Ja wiem, że to jest big opening. I żeby wydać tyle gemów, to trzeba dosyć szybko klikać. Ale my, no widzę, że nie mamy szczęścia do postaci.
Możecie kartem oka patrzeć. Ciekawe, czy wy jesteście szybsi, czy ja. Patrzcie. W następnym openingu tutaj, widzicie, bo tu jest piąteczka teraz. W następnym openingu teraz zrobimy takie coś. Patrzcie. Ja kliknę bardzo szybko i bardzo szybko musicie zauważyć, jaki jest numer. Czy jest 5, czy 6, czy może 7? Także szybko. Kto jest szybszy, wy czy ja? O, chyba 5, ja też widziałem. Tak mi się staje. Dobra, trzeba szybciej te megaboxy rushować, ale na razie wam powiem, że słabo. Była szóstka, będzie postać. Obstawiajcie w komentarzach, moim zdaniem to zróbmy rekord komentarzy pod tym filmem. Moim zdaniem to... O, Pam, a Pam nie grałem jak, od czasu jak jest zmieniona. Czyli dzisiaj trzecia postać. Dobra, okej. Ile już kasy straciłem? Ej, te one w ogóle nie spadają. W ogóle nie spadają te gemy. To będzie największy, to jest największy opening w Polsce. Nie wiem, kto taki nagrał, chyba nikt. I w ogóle nie wiem, czy te skrzynki mi nie będą zagłuszać. Ja je trochę, dobra, je trochę przyciszę. Dobra, lecimy dalej. Szukamy, my łowimy dzisiaj tylko szóstki i siódemki. To nas tylko interesuje. Ale kurde, jak mówię, jeżeli jedna osoba dzisiaj wygra taką oto ofertę. Patrzcie, 479 zł, 2000 gemów. Także w następnym odcinku będzie rozlosowanie tego. Więc zachęcam do zostawienia łapki, bo łapki się będą liczyć. Oczywiście też napisz komentarz, żebym mógł jakoś się tam dorwać. Dobra, cyk. Lecimy dalej. Piątki same, no to tu się nie dzieje. Nic, piątki. Tych piątek za dużo, ale 400 boosterów, całkiem spoko. Czekaj, bo ja sobie teraz tak to przesunąłem, że mi się tak źle klika. Albo dobra, niech tak zostanie. Ej, nie, trzeba chyba zwolnić tempo. Chyba trzeba zwolnić tempo. Bo widzę, że tutaj nic z tego nie będzie. Dobra, lecimy dalej. Bo wyzywam każdego youtuberowego wariata, który nagrywa Brawl Stars, żeby pobił ten rekord. A my zrobimy sobie czwartą postać. Kruk. Nie. Oczywiście, że Piper. No dobra, czym więcej postaci, tym lepiej w sumie. Więc to jest czwarta postać dzisiaj. I z tego chyba trzecia epicka dzisiaj. Także całkiem spoko. Taki odcinek muszę kiedyś z kimś zrobić razem, że będziemy tak razem atakować. Ale kurde, siódemkę chociaż raz bym dzisiaj chciał zobaczyć. Bo same piątki to lipa. Przecież ja zaraz wymaksuję to konto. W jeden odcinek. Naprawdę, zaraz będzie wymaksowane konto. Dobra, ja tak klikam, a ja nie wiem, ile mam gemów. Ale czy to ważne? Czy ktoś tam zauważył, jak gemy lecą? Patrzcie na gemy w prawym górnym rogu. Patrzcie, to jest niesamowite, co tam się dzieje. Ale kasa topnieje. A ja tylko klikam, nie? Ja nic więcej nie robię w tym odcinku, tylko klikam. A dobra, fajnie sobie tak poklikać czasami. Szczególnie, że muszę dobić 18 tysięcy pucharków na tym koncie. Także to mi trochę pomoże na pewno. Ale było dużo golda. Ile było golda? Czekajcie. 355 to mega dużo, dobra. Jak tam gemy? Ujujuj, trochę stopniały, ale to nic. Lecimy dalej. To nas nie obchodzi. Za 10 tysięcy gemów opening. Kto takie coś robi, naprawdę? Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia, ludzka. Ja nie mam pojęcia. Dobra, rushujemy to dalej, bo ja dosłownie nie wiem, co mówić. Patrzcie, ja wam coś pokażę. Pa, jest godzina 8 rano. I zgadnij co? Nie spałem całą noc, dlatego przepraszam, jeżeli gadam jakieś głupoty. Ale szóstkę teraz chcę widzieć. No nie, przynajmniej możecie zobaczyć, ile megaboxów trzeba średnio otworzyć, żeby dropnę taką szóstkę. I właśnie taką szóstkę dropnęliśmy teraz. Całkowicie z przypadku. No dobra, zobaczmy, co to jest. No, obstawiam jakiegoś epika. Franka może? O nie, bi, okej. Ale trafiłem z epikiem, dobra. Także bije spoko, piąta postać do naszej kolekcji. Dobra, skipujemy szybko, bo ja widzę, że i tak mamy już dużo odcinka. Napiszcie, jeżeli do tego momentu dotrwaliście, to napiszcie może na przykład w komentarzu szóstka, napiszcie, bo znowu szóstka, jak zacząłem z wami rozmawiać. Dobra, teraz musi być Frank. Dawaj Franka. No nie, o, panem P. Pan P jest kozak mityczny. Super, dobra, pana P mamy w takim razie. Lecimy dalej. To jest chyba piąta postać z tego sobie, albo szósta nawet. Nie wiem, nie przeliczyłem tego, dobrze? Napiszcie w komentarzu, ale ja nie przeliczyłem tego, dobrze? Coś mi się już pomieszało. MRC, weź mi napisz w komentarzu, jak będziesz mi to montował, ile postaci wypadło. Trudna praca montażysty, naprawdę tak to wygląda. Dobra, już powoli zbliżamy się do... Puh, prawie się oplułem. Powoli zbliżamy się do limitu. Limitu tego, co możemy tutaj zrobić na tym koncie. I wiecie co? Kiełek! Okej. Dziękuję za kiełka. Tyle tych postaci dzisiaj było, że brakuje mi słów. Naprawdę, brakuje mi słów, przepraszam. Jeszcze jak... Co jest? Co jest? Który to dzisiaj? Siódmy? Powiedzmy, że siódmy. Ej, bez kitu. Co się dzisiaj dzieje w ogóle? Chciałem powiedzieć, że zostawiamy sobie 3000 gemów w razie jakby jakaś nowość wyszła. O, mój brat mnie zaprasza do gierki, odrzucę na razie.
Brulian mnie zaprasza. Brulian to jest mój brat. Także na razie z nim nie zagramy, ale jakbyście chcieli odcinek z moim bratem 7-letnim, jak gramy jakieś showdowny, to możecie zostawić łapkę, a może jakiegoś trolla na nim bym zrobił. Czajcie troll na bracie? To by było koks. Dobra, na razie to idziemy zerowanko konta. Więc szybko, pana PSA i wyekspimy szybko. Zaraz to ja zacznę dostawać czwórki z tych megaboxów, bo będę miał wszystko, więc... Dawajcie jakąś postać, jeszcze postać na pewno. Jakbym na nowym koncie robił taki opening, to jest szóstka i nowa postać. No musi być ten Frank w końcu. No nie, wszystkich wymieniłem poza Frankiem. Nani jeszcze ani razu nie zagrałem. Dobra, fajnie, że mamy Nani, bardzo się cieszę. Superka, panie Nani. Dobra, lecimy. Jeszcze chciałem coś zobaczyć, możecie napisać właśnie ile megaboxów otworzyłem w komentarzach, bo nie wiem w końcu czy skończyłem mówić. Ale bardzo fajnie, nie jesteśmy tak jak... Farel ostatnio powiedział frajer pompka. Nie jesteśmy frajer pompka. Bardzo dobrze nam idzie ten opening teraz. I chyba mamy 8 postaci z tego co dobrze wyliczyłem. 8 albo 9 no. I jest kolejna szóstka, więc na pewno 9. Dobra, to musimy dobić do 10 postaci. Frank, nareszcie trafiłem. Za którym razem nie wiem. Ej, bez kitu, ile mamy gemów? Musimy dobić dzisiaj 10 postaci. Mamy jeszcze 10 prób dobrych. Dawajcie, 10 prób musi się udać. Szybko przelecimy przez to, same szóstki, ale siódemki ani jednej tym razem. To jest nie fart, żeby nie trafić na takim openingu ani jednej siódemki, więc super cel. Jeżeli mnie słyszycie, dajcie nam magiczną moc. Dajcie moc, która zmieni ten opening w legendarny opening, chociaż już jest legendarny, bo jest rekordem Polski prawdopodobnie. Oczywiście nagranym rekordem Polski, bo pewno poza nagrywaniem mógł ktoś sobie więcej otworzyć. Dobra, czekajcie, ile mamy tych gemów, żeby kontrolować. Ojojoj, co tak szybko spadło? Dobra, na 13 jeszcze start na pewno. Dobra. No nie! Ostatnia skrzynka. No i tu nie ma, mamy 9 postaci chyba dzisiaj nam wyleciało. Wejdźmy sobie w galerię zadymiarzy. Więc tak, ustawię może od nowych. Okej, mamy tak, nowość, czyli tak, raz, bo to tego nie liczymy i tego, bo to się nie liczy. Czy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć już nam wyleciało. To gitara, to możemy skończyć odcinek w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I co, może tego megaboksika jeszcze ostatniego, takiego pożegnalnego megaboksika? No i niestety już się nic nie udało, ale jeżeli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę, będę wam mega wdzięczny. Może staniemy sobie takim Horusem, bo wylobby i pożegnam się z wami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mniej więcej wydaliśmy, no, z dobre prawie 10 tysięcy gemów, więc... Jeżeli chcecie więcej takich szalonych odcinków, to zostawiajcie łapki, bo kosztowało mnie to prawie 3000 zł. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! A, i przypominam jeszcze, że robię te wszystkie odcinki dlatego, że dobiliście 100 tysięcy łapek w górę pod odcinkiem z mamą Sandry. Pokazuje się tutaj teraz na bo, trzyma go w ręce ten tytuł. I jeżeli tutaj dobijecie, no też 100 tysięcy, to będzie więcej takich szalonych filmów. Ostatnio powstał tutaj film, jak kupuję te gemy, teraz jak je wydaję i niedługo będzie z mamą Sandry, więc no zachęcam do zostawiania łapek z Brawl Starsa. Będzie giga dobry content. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!